W poniedziałek 20 lipca w Głogowskiej Kolegiacie o godzinie 18 została odprawiona msza święta w 25. rocznicę śmierci założyciela Cichych Pracowników Krzyża, księdza Luigi Novarese, którego pośrednim dziełem jest także Dom Uzdrowienia Chorych przy Głogowskiej Kolegiacie. Cisi Pracownicy Krzyża to najważniejsze dzieło prałata Novarese. Jest to stowarzyszenie kapłanów oraz osób świeckich konsekrowanych, zaangażowanych w uświadamianie chorym chrześcijańskiego sensu cierpienia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Paweł Socha. Jakie przesłanie, księże biskupie, możemy odczytywać dzisiaj przez życie i posługę księdza prałata Novarese? Sam był człowiekiem cierpienia. Jako młody człowiek bardzo wiele cierpiał, bo miał nieuleczalną chorobę, próchnicę kości. I właśnie z tej choroby został cudownie przez Matkę Najświętszą uzdrowiony. Doświadczony tak bardzo wielkim cierpieniem, równocześnie stał się potem jako kapłan człowiekiem, który umiał usensownić cierpienie, czyli nadać mu takie znaczenie, jakie Chrystus mu nadał w Ewangelii. W sposób szczególny we mszy świętej udział brały osoby dotknięte chorobą, niepełnosprawnością, które w tym dniu chciały wzmocnić się duchowo i pomodlić się o rychłą beatyfikację sługi Bożego, który całe swoje życie właśnie im poświęcił.